Białe ściany obite chudziutką poduszeczką. Drzwi z malutkim okienkiem. Bez klamki. Jest jeszcze łóżko, na którym się znajduję. To wszystko, co mam dookoła siebie, przez większość czasu. Przebywanie w takich ośrodkach jak ten ma odizolować osoby niezdolne do życia z innymi ludźmi, aby nie zagrażały nikomu. Wyleczyć się z obłędu, czy to z widów, głosów lub dziwnych myśli. Uważam jednak, że moja osoba nie zagrażała ani społeczeństwu, ani nie słyszałem głosów. Do teraz. Szanowna pani marszałek, czemu się drzecie opozycją? Panie Borysie Budko w Rajtuskach. Wy mówiliście o złodziejstwie tutaj? Wy, którzy pozwalaliście okradać Polaków mafiami VAT-owskimi, mafiami lekowymi? Dzisiaj głosujecie przeciwko LZS-om? Dzisiaj jesteście przeciwko Polakom, którzy walczą o wolność i suwerenność? Nie podoba wam się minister Czarny? Nie podoba wam się minister Ziobro? Bo odkrył aferę w... być może największą aferę w warszawskim ratuszu. Złodzieje, zapytajcie się, co dzieje się w Warszawie. Afera, afera ze śmieciami. My jesteśmy dumni z naszych ministrów. Szanowni panowie, pokażmy teraz, wstańmy, jak jesteśmy dumni z naszych ministrów. A wy? Brawo! Brawo, minister Czarnek! Brawo, minister Czarnek! Wstajemy! Brawo! Nigdy nie dojdziecie do władzy! Krzyczcie sobie! Brawo! Rozliczymy was! Rozliczymy Trzaskowskiego! I co się Nitra śmieje? Śmiej się! Brawo! Brawo, minister Czarny! Śmiejcie się! Obracamy! Dziękuję bardzo! Powracamy do rozpatrzenia punktu 14 porządku dziennego.